dzisiaj cel jest jeden. Wychodzimy stąd z finalną wersją brzmienia tych trzech punktów, które na dzień dzisiejszy są na agendzie, czyli walczymy do zwycięstwa. Miałem okazję poprowadzić warsztat dla kluczowej kadry firmy Famur, którego celem było nadanie sensu istnienia dla organizacji oraz zbudowanie poczucia przynależności. Tak dużo rozmawia się o tym, że dla pracowników najważniejsza jest relacja transakcyjna. Ona jest super ważna, natomiast równie ważna jest relacja emocjonalna. Ludzie potrzebują przychodzić do miejsca, w którym czują się bezpiecznie, w którym czują, że mają wpływ, w którym czują, że przynależą. I w czterech zespołach tutaj pracowaliśmy nad misją, wizją, wartościami i celem długoterminowym tej firmy w perspektywie 2030. I ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak zespół był zaangażowany i mimo tych różnic, które były na początku w tych wersjach tej misji, wizji, udało nam się wypracować jeden kontekst biznesowy właśnie zawierający to, dlaczego robimy to, co robimy, do czego dążymy, jak to zmierzymy i co jest dla nas ważne, czyli wartości.